Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Zero, zero na 64. Zgłaszam się. Będziemy zatrzymywać do kontroli pojazdu. Przyjął. W przyszłości też chciałbym zostać policjantem. Jednak aby mógł tego dokonać, potrzebna jest mi dobra i rzetelna szkoła. Takie możliwości daje mi Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Jeśli tak jak ja chcesz spełnić swoje marzenia, zapisz się do klasy o profilu policyjnym. Zapraszamy do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie imienia Wincentego Witosa, mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 17. W sprawie naboru informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 74 13 364. Piątek, 16 kwietnia, Krzysztof Balicki. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym o wypadkach na drogach, o tym, że mieli zagrać dla prezydenta, przygotowaniach Krakowa do uroczystości oraz o przejeździe na pogrzeb Jerzego Szmajdzińskiego. Wielka plama oleju była przyczyną kolizji drogowej, do której doszło w środę, 14 kwietnia, po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej 328. Po godzinie 17 na powiatowe stanowisko kierowania Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze dotarła wiadomość o tym, że na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Marciszów-Kaczorów na jednym pasie ruchu rozlana jest śliska substancja. Na miejsce akcji zostały zadysponowane dwa wozy strażackie z ratownikami z Kamiennej Góry oraz druhowie z Marciszowa. W momencie, kiedy ratownicy jechali na teren działań, na łuku drogi doszło do kolizji. Kierowca auta osobowego marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, odbił się od drzewa i wpadł w przydrożny rów. Jechaliśmy z Jeleniej Góry i na drodze w jakimś momencie pojawił się, nie wiem czy to olej był, jakaś po prostu substancja. No i tutaj weszliśmy w zakręt, zaczęło nas chwilę nosić, no i stało się jak się stało. Na szczęście w tym zdarzeniu ani kierowca, ani żaden z pasażerów nie doznał obrażeń, jednak auto, którym podróżowali, zostało bardzo mocno zniszczone. Plamę oleju, która miała około 5 km długości, strażacy neutralizowali przez kilka godzin. Ruch na drodze w trakcie prowadzonych działań był w znaczny sposób utrudniony. W chwili obecnej nie jest znana osoba, z której auta wyciekła ta substancja, dlatego właściciel rozbitego auta będzie chciał uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi, najprawdopodobniej w drodze postępowania sądowego. O wielkim szczęściu może mówić również kierowca marki Chrysler, który wyleciał z drogi krajowej nr 5 w miejscowości Ptaszków. Do zdarzenia doszło również w środę w godzinach wieczornych. Osoba, która prowadziła samochód, wypadła z jezdni i uderzyła w znajdujący się na poboczu płot. Również i w tym wypadku nikomu nic się nie stało. 1 czerwca dzieci z Kamiennogórskiego Ogniska Muzycznego mieli zagrać dla swoich rówieśników w Warszawie. Podczas planowanego koncertu mieli być również obecni prezydent Lech i Maria Kaczyńscy. Codziennie ćwiczą po to, aby po długich tygodniach żmudnej i ciężkiej pracy podczas koncertów mogli podzielić się swoją pasją niemalże na całym świecie oraz promować Kamienną Górę. Dla istniejącego kilkadziesiąt lat zespołu zaplanowany na dzień 1 czerwca występ przed parą prezydencką miał być bardzo dużym wyzwaniem. Było mi bardzo smutno, no i po prostu tak było mi żal, że nie będziemy mogli tego koncertu zagrać. Wiadomość o śmierci głównych widzów podczas tak ważnego dla nich występu była dla nich ogromnym ciosem. Ponieważ, jak podkreśla założycielka grupy Kazimiera Ciosmak, dzieci mimo swojego młodego wieku podczas przygotowań do występu przed parą prezydencką podchodziły bardzo emocjonalnie. Żal, smutek. Zobaczymy. Po prostu zobaczymy, jak to będzie. Musimy się otrząsnąć, będzie wszystko dalej szło. To są dzieci małe, które muszą wiedzieć, co jest. Przeżywały tak samo jak my wszyscy, dorośli. I mam nadzieję, że jak nie w tym roku, to w następnym zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Z tym, że zobaczymy, co będzie, jakie będzie potwierdzenie z
kancelarii prezydenta. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Aby podzielić się swoim smutkiem oraz pokazać wszystkim, czego się nauczyły, 14 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbył się mini koncert grupy. Grupa zaprezentowała repertuar wcześniej przygotowany na występ, który był przygotowywany na to niezwykłe spotkanie. Te dziecięce marzenia prysły w dniu katastrofy, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Jednak tli się jeszcze promyk nadziei, że mali artyści zagrają już nie dla prezydenta i jego żony, ale aby podczas Światowego Dnia Dziecka 1 czerwca oddać hołd wszystkim tym, którzy polegli w tej straszliwej katastrofie. W Krakowie trwają ostatnie przygotowania do pogrzebu prezydenckiej pary. W związku z dużym napływem gości z całego świata oraz wielu osób z całej Polski w stolicy Małopolski mają być przedsięwzięte nadzwyczajne środki ostrożności. A w Krakowie jest nasz korespondent Tomasz Pansewicz. Witaj Tomku, powiedz, jak wyglądają ostatnie przygotowania do pogrzebu prezydenckiej pary. Dzień dobry, witam Państwa z Krakowa. Drodzy Państwo, to miasto wyraźnie przygotowuje się do uroczystości weekendowych, jakże historycznych. Przede wszystkim przygotowania trwają w ścisłym centrum miasta, na rynku, gdzie tysiące służb porządkowych przygotowuje plac przed Kościołem Mariackim. Na przyjęcie oczywiście także znamienitych gości z całego świata. Jest to moment na pewno przełomowy i historyczny. Te uroczystości, które mają mieć miejsce na Wawelu, zgromadzą tak wielką rzeszę polityków, władz państw z całego świata, że oczywiście musimy też powiedzieć o środkach bezpieczeństwa, które zostały podjęte. W mieście pojawiły się plotki, że na czas uroczystości weekendowych zostaną odłączone telefony komórkowe, bądź zostaną przeciążone sieci. Podobne informacje krążą o sieciach internetowych, także naprawdę wszyscy spodziewają się tutaj wielkiego paraliżu. Straż Miejska zapowiada już nie przyleganie mandatów ludziom, którzy będą łamać przepisy ruchu drogowego, szczególnie zakazy parkowania w strefach szczególnie zabezpieczanych. Będzie miało od razu miejsce obserwowanie pojazdów. Ale czy Kraków jest gotowy? Wydaje mi się, że tak, natomiast to, co nas czeka, to jest ogromny paraliż, dlatego że to miasto samo w sobie jest ogromnie zakorkowane i nawet jeśli nie ma żadnego większego wydarzenia, które sprowadza tutaj ludzi do miasta, to i tak tworzą się ogromne korki. A to, co będzie się działo w weekend, jest nie do pomyślenia, bo widać już wyjątkowo wzmożony ruch przez ten tydzień ostatni. Wydaje mi się, że poruszanie się samochodem po mieście nie będzie miało najmniejszego sensu. Pogrzeb wicemarszałka Sejmu RP, byłego ministra obrony narodowej Jerzego Szmejdzińskiego odbędzie się w najbliższy wtorek w Wilanowie. W związku z planowanymi uroczystościami Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze organizuje specjalny autobus, który zawiezie mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w miejsce pochówku. Jerzy Szmajdziński bywał w Kamiennej Górze bardzo często. Mnóstwo osób go znało, mnóstwo osób go ceniło. Zatem wcale nie zdziwiłem się, że jest tyle telefonów z zapytaniami, czy starostwo organizuje wyjazd na pogrzeb Jerzego Szmajdzińskiego do Warszawy. Zatem informuję, że taki wyjazd będzie organizowany. Będzie to autobus z 24 osobami, który wyjedzie w poniedziałek w nocy i wszystkie informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na poniedziałek. Do zobaczenia.